Podczas ostatniej sesji Rady Miasta podjęta została uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kielce na lata 2019-2022. Właśnie weszło w życie zarządzenie w tej sprawie. Określa ono regulamin i zasady ubiegania się o zakwalifikowanie do udziału w programie. Wśród istotnych zmian w stosunku do lat ubiegłych jest to, iż od osób fizycznych tylko i wyłącznie odbieramy zdemontowany azbest. Do tej pory był demontaż i odbiór, natomiast od tego roku, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Kielce, realizujemy tylko i wyłącznie odbiór od osób fizycznych. Jeśli chodzi o spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe, tutaj realizujemy zarówno usługę demontażu, jak i odbioru. Jednym z podstawowych warunków do spełnienia jest fakt lokalizacji obiektu. Musi on znajdować się w granicach administracyjnych miasta. Dodatkowo program usuwania azbestu obejmuje też obiekty znajdujące się na terenach zajętych przez ogródki działkowe. Co ważne, wykonanie usługi odbywa się na podstawie złożonego w magistracie wniosku. Od poniedziałku 25 marca rusza nabór wniosków od osób fizycznych oraz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Warto pamiętać też o terminach zakończenia naboru. Nabór wniosków trwa do 25 września tego roku, natomiast dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych do dnia 15 kwietnia. Wszelkie ważne informacje dotyczące programu, w tym m.in. regulamin i formularze wniosków o demontaż lub odbiór azbestu, dostępne są na stronie internetowej miasta Kielce w zakładce Program usuwania azbestu.